Hej, siemanko wszystkim, ja jestem Atyniu i witam w pierwszym odcinku z gry Batman od Telltale. To będzie nowa seria na kanale, na którą bardzo długo czekałem. Długo czekałem na tę grę i dopiero teraz ją dostałem od twórców, bo no nie miałem hajsu, żeby ją kupić za swoje, więc czekałem aż dostanę i po miesiącu chyba od wydania wreszcie ją mam. Wyszedł niedawno drugi epizod, więc nagram pierwszy jak najszybciej. I potem od razu polecimy z drugim. Nieszczęście, na nieszczęście. W tym momencie nie ma spolszczenia do tej gry, więc to jest minus. Bo wiele osób może nie rozumieć, co się będzie działo. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. I będzie fajnie, tak. Po prostu zaczynamy. Adjust slider, so the bat is barely visible. Teraz jest barely visible. Więc może teraz będzie najlepiej. Okej. Okay. Select a bat tech. Uuu, możemy sobie... tak ustawiać batteki. Nie no, musi być blue. No bo reszta nie pasuje mi coś tutaj. Fioletowy taki troszkę. Hehe. taki średni. Zobaczymy. Od Telltale'a grałem w tego tylko. Jak on się nazywał? Borderlands. Też był fajny. Widziałem jakiś gameplay z The Walking Dead, więc może być bardzo ciekawie. Oni mają fajne gry. This game series adapts to the choices you make. The story is tailored by how you play. Tak mi się wydaje, że tam było napisane, bo nie zdążyłem przeczytać. Więc nasze, oczywiście, wybory mają wpływ na rozgrywkę. Zobaczymy, co się będzie działo. Helikopter w ogniu i jojo bagiety jadą. City Hall. Oczywiście będziemy Batmanem. Z tego, co się orientuję, będzie bardzo ciekawie. Bo nie będzie tylko Batman jako kopiący w dupę super bohater, tylko też jako detektyw. Ale już widzę, że się zaczyna pełną parą. Od razu tutaj wbijają na salony. Okej, może zamknę mordę i sobie pooglądam, co się dzieje. Chociaż ja lubię tak gadać cały czas. Póki oni nie gadają, to mogę. A, przejdziecie przez ten czerwony przycisk, znaczy tą kreskę. No i macie za swoje gówniaki. No i co teraz zrobicie? Boją się Batmana. Zobaczymy, co się będzie działo. Policja przyjechała już do Gotham City Hall. No nie. Mózg mu tam wylewa się z drugiej strony chyba. C4! Odsuńcie się! Aj, jebutło. Gordon. They're on the 52nd floor. I'm going in. Hey! Wait! Wait for backup! Don't Batman się nie pierdoli w tańcu. I heard stories, you know. Sent three home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. Harvey Dent, to z pierwszej albo z drugiej części Batmana, ten z połową twarzy. On teraz myśli, co się tutaj dzieje. Surprise, motherfucker! Boom, bitch! No, strzelisz do Batmanka, czy nie strzelisz do Batmanka? Nie strzelisz, bo się boisz. Obudziłem się. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed, the city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. I can handle it. Poradzę sobie z tym. Poza tym, że troszkę ci krew tam kapie. Zaraz wskoczy i wam spuści w pierdol. Tak mi się wydaje. Batman jest fajny. To jest jeden z moich ulubionych superbohaterów. No.
to jest nasz target. Co mam zrobić? Strzałkę, a strzałkę. No. Ziomek, czy ty nie wiesz, że on teraz czyha za tobą? I... Pip! Rip. Batman się w tańcu nie pierdoli. No i zobaczymy. Bomba. Surprise, bitch. What the hell is this? Jeden. Drugi. No i trzeci. Zaraz do kolekcji. No co ty, Batman, weź chociaż komuś w mordę walnie jakoś tak porządnie. Tam mi sobie wiszą świecące oczy Batmana. I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. O. Sometimes you need a monster. O, Bruce Wayne. Come on! Ty to jesteś jeden. Come on! No i masz na mordę. To jest to, co prosiłem. Oj! Nie zdążyłem tam tego zrobić. Jeszcze stoisz, tak? Taki z ciebie kozaczek. Chcesz tutaj walczyć? Ło! O! Ale dobrze, wszystko się udało. Shift! O nie! Nie, nie, nie! Kurde, nacisnąłem nie to! Co się stało? Coś nacisnąłem. Teraz widzę pulpit. Znaczy nie pulpit, ale Shift Q. Masz w mordę, dobra. Mam nadzieję, że tego tutaj nie będzie u was widać, że nic nie popsułem. No i proszę, drzwi otwarte, nie ma za co. Dobra. Coś popsułem, ale już teraz jest wszystko git. Mam nadzieję, oczywiście. Kobieta kot! Behind you, big boy. Ty szmato! Unik i rzut o ziemię. Kobieto kot, zostań! Czekaj! Będziemy się kochać. No i go wyru. Ten te gasowała. No co? Nara. Kurde, chcecie aresztować Batmana? Be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. To jest przyjaciółka Batmana z dzieciństwa. Przynajmniej tak było w serialu Gotham. Without a scratch. So far. He 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 he. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Nikt nie może zrobić tej pracy. Kurde, jak to przetłumaczyłem. Sounds lonely. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Ah. Bring it, Bat. Czas na walkę z kobietą kot. Łop, łop, łop. Łop. Nie wiem, coś tam miałem kliknąć, ale nie kliknąłem. Wow, fajnie to wygląda. O! Dobra, zdążyłem.
Teraz coś muszę kliknąć pewnie, jakieś E albo Q. Shift Q. Nie masz szans ze mną, laseczko. I po twoim baciku. Shift E. O, ale na papulca wyrwała. Batman się w tańcu nie pierdoli. Ej, Batman, uważaj. Gonią, no gonią. Nie pozwól jej uciec. Dawaj, Batek. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma, nie uciekniesz mi stąd teraz. Kobieto kot. Nie masz ze mną szans. I wouldn't be so sure. OMG. Ciekawe, co to za sprzęcier w ogóle. Trafię, trafiłem. Trafiłem cię. Nie masz, że uciekniesz. Policja, nie ruszać się. No właśnie, Polaki wy. Ku! Ło, uniki, uniki. Shift E. Dobrze. Ale jej wypierdzielił. Batman jest zajebisty. Nie pozwól teraz, Batman. Na to. I moc uderzenia śmierci. Zabrał. Ona nie ogarnęła. Ale to zrobił. Wow. Batman, ty skurczybyku. Why go to all that trouble for this? Shit. A? A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. O co? God damn it! I said don't shoot. Ty głupi debilu. Trafię, 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 trafię. Batman, ty skurwielu! Człowiek skurwiel sparaliżował ją. Ale na szczęście ja tutaj sytuację przyjąłem z honorem i zrobiłem to, co zrobić trzeba. Uratowałem kobietę. Kot. Złapałem ją. Nie ma za co. W sumie jest za co, bo kurwa, prawie cię zabiłem. O. Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. No, Batman się nie odzywa, bo to Batman. Well. It's been fun. Kot zawsze spada na cztery łapy, nie? Bye, Bat. No jakaż sucz. Mogła dać mu chociaż buziaczka. No, tak trochę 2 na 10, że postrzelił cię ten policjant. Ale co ty masz za zbroję, że tak cię przebił na wylot? Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Oh, yeah, Alfred, Alfred. Well, then. Time to save the city. No i kurde. Tutaj sobie lata jako Batman, napierdziela się ze złoczyńcami, a za chwilę popierdziela sobie w garniturku po bankiecie w swojej rezydencji za miliard dolarów. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. Now, for too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Harvey jakiś napakowany. We can stamp out the fire and save our great city. Nie no, gratki, zajebista mowa. Only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause. He would. Well, there he is, fashionable and fashionably late as always. Gratki.
Brawa. Say hi, Bruce. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Nie zaśmieszkowałem. We've all made ourselves very comfortable. Szkoda, że tak mało czasu mam na zastanowienie się. Everyone for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Gratulacje. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. No problemo. This is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave. Daj spokój, pracowałem w nocy, ziomek. Just working the night shift. Yeah, well then you're pulling a double. No one came here tonight to see me. Some champagne. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham. Dobra, pizza. Nie gadaj z tym Harvey'em, on tak będzie zły. Ah, a little liquid courage before facing your adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, a new face for Gotham. To jest dobre. All right. How about a new face for Gotham? Hmm? Look at you. It's not half bad. I'm gonna use half that. Bad. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime. Where children can play in the streets. That's what I want too, Harvey. But you know how rough it is out there. We have to shake things up. Jak ktoś ogląda film, to wie. Well, we can start with a few hands. Come on. No, zobaczcie, jaki jest przypakowany ten Harvey. Wygląda jak pudzian. W filmie taki nie był. Aż sobie ziewnąłem. Ja się widzę, nie pierdoli tutaj. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. No, jak słodko. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Będę miły dla Harvey'a. Well, I'm flattered, truly, but this night is about getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes. I think I speak for half the room when I say politicians are puppets. Oh, come on now, Bob. I'm not a politician. I'm a crusader. No strings attached. Old families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby. No, Bobby, mówisz do niego. Seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Przy uważskim fruwasz. For being blunt, but one man can't save this city. Abyś się zdziwił, zaraz. It's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. Zależy od człowieka. I'd say it all depends on the man. Sometimes you need a person who will go off script. Such as dressing up in a bat costume? And taking out the criminals who ruin our city. Though the cape may be a bit much. Don't worry, patrzcie, though. I am not doing this dystans alone. Do siebie. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne in the hopes that their fate will never be repeated. Ripin, pepperoni. After all your parents did for this city, to be killed in a botched robbery, ziomek, takich rzeczy się nie mówi. It was terrible. Truly terrible.
Tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe. Nic nie. Well, I don't like nie dobra zachowaj. O. And I'm sure you don't either. Yes, well, that was a long time ago. I've moved on. Of course, of course. Together, we'll help the whole city move on. Dokładnie. Nie możemy wchodzić cały czas w to jak Harvey'owi. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Zobaczcie na tego Harvey'a. Wygląda jak prawie jak ja, taki przypakowany. Dobra, łyczka. Oh, well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicki Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. Dobra. Może coś z tego wyjdzie. You can stay. Thanks. Bruce? This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now, it's so formal. Call me Bruce. No właśnie, well, Harvey. Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? Boli mnie troszkę. You should enjoy your own party. Plecy nie bolą, bo wiesz, ktoś mnie postrzelił. I'm doing better now that you're here. I'll tell you, if all these stuffed shirts weren't around, I'd give you the private tour. Ooh. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Is that blood? Yeah. It looks like. Oh, this? No, it's nothing. It just cut myself shaving. What? Your butler didn't help you this time? Hey, kidding. Kidding. Psuł was. Excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Kto to taki? Falcone. Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. Ciekawe, na jak długo Falcone z nami tutaj będzie. Ci, co oglądają serial, ten to wiedzą. And what kind of business do you think he's in? Ja w sumie nie oglądałem, the one ale who controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham tak for all of us. Myśląc teraz. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Dobra, ufam I don't ci, like Harvey. This, Harv, but I'm trusting you. Thank you, Bruce. Seriously. You know I have to pull every string I can to get elected. Yeah, well, just make sure this one doesn't. Serialu Bruce był dzieckiem. Word of warning, Bruce. Teraz jest stary, a Falcon nadal jest. Play nice. Więc coś jest nie tak. Nie będę się w takim razie tutaj do serialu. You know, I've been in the market for a new house. Za bardzo. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. O, nie stać się pajacu za to. Man, all flash, no class. Well, you couldn't afford it. Yeah, right. Carmen Falcone, thank you for welcoming me into your home. A, wszyscy zauważyli, że szefuncio mafii tutaj wbił na salony. You're a respectable man, I hear. Dobra. Bruce Wayne. I know who you are. The guy is going to sell me his house. Czy to jest źle, że gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the. Że mu zbiłem pionę? Me, if you will. O czymś sobie pogadamy, Falcone? You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's private audience? Oh, come on, guys. Bruce. You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Poczekaj tam na zewnątrz, ziomek. We talk alone. Just you and me. Sorry, Harvey. Yeah, I'll get a drink or something. No poczekaj tam, co się spinasz. Christ. No. Dobra. Yeah, well, that's just like Harvey, huh?
Wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much. Chaps my face with words. Nie spinaj się. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Co to takiego? Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. A, frajerze. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine. This is me. Nie będę twoim kurde pupilem. All my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. Chcesz one who can kupić? Help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't... Nie będziemy kolegami, jesteś mafioza. Yeah, that's not happening. Hey, this isn't a deal with the devil. You listen to me, kid. I know, somewhere inside that tuxedo, you understand this situation. Ziomek, rozumiesz, z Batmanem. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Nie rozmawiam. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Dość już się właśnie zdziwił, frajerze. Nie boję się z ciebie, Falcon. O. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Tak? Przekonamy się, pajacu. Nigdy go nie lubiłem w serialu, chociaż tutaj się zachowuje gorzej. Albo mogło mi się pomylić, Falcon, z kimś innym. Chociaż wątpię, że mi się pomyliło. No i tak właśnie zaczyna nam się historia Batman, The Telltale Series. I tak też się kończy ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mi kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Strzała!